Złota Praga, miasto stu wież, serce Europy czy matka miast to tylko niektóre nazwy nadawane stolicy Czech. Poznaj najważniejsze miejsca Pragi oraz te mniej znane, choć równie interesujące. Początki Pragi Czesi wiążą z piękną i mądrą księżną Libuszą. Księżna kazała szukać miejsca nad Wełtawą, w którym człowiek będzie ciosał próg domu. Według jej przepowiedni miało tam powstać miasto, którego sława sięgnie gwiazd. Człowieka szybko znaleziono i zaczęto tam budować miasto. Czeska nazwa Praha pochodzi właśnie od słowa prach, czyli próg. Trochę inne zdanie mają na temat nazwy etymologowie, którzy uważają, że nazwa rzeczywiście pochodzi od progu, ale nie tego domowego, a rzecznego. W pobliżu mostu Karola znajdował się rzeczny brud, przez który można się było przeprawić na drugą stronę Wełtawy. Zanim piękna Libusza założyła Pragę około 500 lat przed naszą erą, osiedlili się tu Celtowie. Miejsce sprzyjało obronie, a jednocześnie pozwalało na rozwój rolnictwa. Potem pojawiły się plemiona germańskie, a w V wieku naszej ery wyparli je Słowianie. To właśnie oni są odpowiedzialni za powstanie dzisiejszej Pragi, choć nie tak od razu. Na terenach dzisiejszych Czech powstawały i zanikały kolejne państwa, aż do władzy doszli Przemyślidzi. To oni w IX wieku założyli Pragę, która wkrótce stała się także stolicą biskupstwa. Niesamowity rozwój miasto przeżyło w XIV wieku, gdy rządy objął Karol IV. Dzięki niemu powstał Uniwersytet Karolinum, pierwszy w środkowej Europie, oraz tak zwane Nowe Miasto. Karol przebudował praski zamek, czyli Hradczany, a brzegi Wełtawy połączył mostem, który dziś zwany jest Mostem Karola. Dzięki mądrej polityce Praga szybko stała się największym miastem ówczesnej Europy. Wiek XV dla Pragi był trudny. Czechy ogarnęły ruchy reformatorskie związane z Janem Husem. Liczne powstania i wojny trwały aż do rządów Rudolfa II w XVI wieku. Nie był on wybitnym władcą, bardziej interesowała go nauka i kultura. Dzięki jego zabiegom miasto odrodziło się i rozkwitło. Kolejny etap szybkiego rozwoju miasta to wiek XIX. Miasto rozbudowywało się, ale przy okazji zniknęło też wiele zabytków. Potem była II wojna światowa, która przyniosła spore zniszczenia. Obecnie Praga jest miastem, które przyciąga wielu turystów. Zabytki oraz układ miejski doceniło UNESCO, które już w 1992 roku wpisało zabytkowe centrum na listę światowego dziedzictwa. Zwiedzanie Pragi zacznij od Hradczan. Często używa się zamiennie tej nazwy na określenie zamku, a przecież Hradczany to wzgórze na zachodnim brzegu Wełtawy, na którym znajduje się praski zamek. Zamek jest naprawdę ogromny. Wielokrotnie przebudowywany, właściwie niewiele ma wspólnego ze średniowieczną fortecą. Jego początki sięgają IX wieku, a dziś składają się na niego stary zamek, pałace, kilka kościołów oraz złota uliczka i piękne ogrody. Szczególną uwagę zwraca katedra świętego Wita, której budowa trwała od XIV do XX wieku. Powstała na miejscu romańskiego kościoła, który zbudować miał król święty Wacław. Ta gotycka budowla skrywa wiele cennych obiektów, a wśród nich niezwykłej urody kaplice świętego Wacława, świętego Jana Nepomucena oraz świętych relikwii. Uwagę przyciąga główny ołtarz, mauzoleum cesarskie, nagrobki królewskie i oryginalne witraże. Pochodzą z XX wieku, a zaprojektowali je najwybitniejsi czescy artyści. Złota uliczka jest naprawdę piękna, choć niestety zwykle jest na niej mnóstwo turystów. Według legendy mieszkali tu żydowscy złotnicy i alchemicy. Na pewno mieszkał tu przez pewien czas pisarz Franz Kafka. Przepiękne są też tutejsze ogrody zamkowe. Oprócz ciekawej roślinności znajdziesz tu piękne pałace z belwederem na czele oraz wspaniałe barokowe rzeźby. Oprócz zamku na Hradczanach możesz obejrzeć także tak zwany święty domek, czyli Loretę. Ma to być kopia domu Matki Boskiej. Olśniewa dekoracjami, a został zaprojektowany przez ówczesnych wybitnych artystów europejskich. Uwagę zwraca również śliczny pałac Schwarzenbergów, który jest renesansową budowlą. W środku mieści się Muzeum Czeskiego Baroku. Prawdziwą perłą Hradczan jest klasztor na Strachowie. Choć powstał już w średniowieczu, to obecnie ma charakter barokowy, w którym odbudowano go po wojnach husyckich.
Jego największą atrakcją jest wspaniała biblioteka, w której można obejrzeć ozdobną sztukaterię, wyposażenie, a także stare rękopisy i inkunabuły. Spacer z Hradczan na Stare Miasto zajmie Ci chwilę. W zależności od obranej drogi, możesz na przykład minąć praskie winnice, z których miasto niegdyś słynęło. Mijając małą stranę, poszukaj słynnego muru Lennona. Tradycja malowania na nim obrazów i pisania tekstów pochodzi z głębokiej komuny, gdy umieszczano tu między innymi hasła antykomunistyczne i teksty piosenek Lennona. Rzekę Wełtawę najlepiej pokonaj mostem Karola. To najstarszy i najbardziej znany most w mieście. Zbudowany z inicjatywy Karola IV w XIV wieku, ozdobiony jest barokowymi figurami świętych. Po 15 z każdej strony. Wcześniejszy również kamienny most został zniszczony przez powódź. Most ma długość 515 metrów, 17 przęseł i jest szeroki na 9,5 metra. Schodząc z mostu miniesz gotycką wieżę mostową, a na wprost ukażą Ci się piękne barokowe budynki. To Clementinum, czyli dawne kolegium jezuickie. Dziś mieści się tu między innymi biblioteka, w której możesz zobaczyć cenny średniowieczny kodeks wyszehradzki. Idąc wąskimi uliczkami do bliskiego już staromiejskiego rynku, miniesz plac Franca Kafki. Kiedyś stał tu dom, w którym urodził się ten wybitny twórca. Rynek staromiejski istnieje co najmniej od XI wieku. Początkowo było to zwykłe targowisko, które potem obudowano kamieniczkami i postawiono ratusz. Średniowieczne kamieniczki nie przetrwały. Zastąpiły je nowocześniejsze barokowe, które możesz dziś podziwiać. Ważnym elementem rynku jest pomnik Jana Husa, odsłonięty w 500. rocznicę męczeńskiej śmierci reformatora. Jeśli zobaczysz tłum gromadzący się na praskim rynku, to znaczy, że zbliża się pełna godzina, a na słynnym zegarze Oroj pojawią się postacie apostołów i świętych. Ten ozdobny zegar pokazuje nie tylko czas środkowoeuropejski, ale także astronomiczny, staroczeski i babiloński. Zegar jest umieszczony na ratuszowej wieży. Z rynku możesz udać się do Karolinum, czyli słynnego uniwersytetu. Na skrzyżowaniu ulic Rytiskiej i Owocni Tryż zachowały się najstarsze budynki tej uczelni. Odwiedź też klasztor świętej Agnieszki Czeskiej. Zobaczysz najstarszą gotycką budowlę i zbiór średniowiecznej sztuki. Z rynku możesz przejść się do dawnej żydowskiej dzielnicy Józefów. Niewiele tu jednak przetrwało z dawnej biednej dzielnicy, którą przebudowano na przełomie XIX i XX wieku. Pozostał jeden z najstarszych w Europie stary cmentarz żydowski. Z tą dzielnicą łączy się legenda o rabinie Jehudzie Lew ben Bekalelu, który stworzył magicznego golema. Szczątki golema znajdują się ponoć na strychu synagogi staronowej. Warto też zajrzeć do hiszpańskiej synagogi, żeby poznać nieco historii czeskich Żydów. W pobliżu znajduje się Speculum Alchemiae, czyli zwierciadło alchemii. To muzeum dawnego laboratorium alchemicznego jest zlokalizowane w jednym z najstarszych budynków. Odkryto w nim dawną pracownię alchemiczną, którą teraz możesz podziwiać. Szukano tu kamienia filozoficznego, eliksiru młodości i ponoć także stworzono homunculusa. W Pradze powinieneś zwiedzić także Nowe Miasto, które jest nowe wyłącznie z nazwy. Powstało już w średniowieczu, choć oprócz kilku kościołów z tamtych czasów zabytków prawie nie ma. Najważniejszym miejscem dla Prażan i Czechów jest plac Świętego Wacława. To na tym placu proklamowano w 1918 roku wolne państwo. Tutaj stłumiono praską wiosnę i tu spalili się Jan Palach i Jan Zajc. Wejdź też do Pałacu Lucerna, bo znajduje się w nim ciekawy sparodiowany pomnik Wacława. Autorem tej oryginalnej rzeźby jest Dawid Cierny, znany czeski rzeźbiarz, którego oryginalne i często kpiarskie prace można podziwiać w kilku miejscach Pragi. To między innymi Sikający, Nogotyłki czy Niemowlęta na wieży telewizyjnej na Żyszkowie. Zobacz też Muzeum Alfonsa Muchy, malarza i grafika, oraz niesamowity tańczący dom zwany inaczej Ginger i Fred. Od tancerzy Freda Astera i Gingers Rogers. Został on wykonany przez parę wybitnych architektów Milunicia i Gerego. Jeśli zechcesz podziwiać panoramę Pragi, to wybierz na przykład Wyszehrad, czyli wzgórze na południe od Nowego Miasta. To tu według legendy mieszkała księżniczka Libusza, zanim założyła Pragę.
Bliżej centrum na wzgórzu Petrzyn znajduje się kopia wieży Eiffla. Ta stalowa wieża z XIX wieku ma 65,5 metra wysokości, a na 55 metrze jest taras widokowy. Żeby na niego wejść, musisz pokonać 299 schodów. W centrum miasta na wzgórzu Letna będziesz miał okazję zobaczyć olbrzymi metronom, który stoi na miejscu dawnego największego na świecie pomnika Stalina. Będąc w Pradze, możesz wybrać się na wycieczkę śladami Franza Kafki, Bogumiła Hrabala czy Jarosława Haszka. Poszukaj miejsc, w których bywał prezydent Václav Havel. Wiele osób kojarzy Pragę z głównym bohaterem Dobrego Wojaka Szwejka. Znajdziesz tu wiele miejsc, które opisuje Haszek. Wybierz się na rejs po Wełtawie. Szczególnie piękne są wieczorne rejsy, gdy miasto jest rozświetlone. Spróbuj też praskiej kuchni, ale nie szukaj jej w samym centrum, bo lokale są tu nastawione głównie na turystów. Tam, gdzie jest ich mniej, znajdziesz lepsze i tańsze jedzenie. Nie zapomnij o degustacji świetnego piwa. O najlepsze z nich zapytaj miejscowych. Kiedy najlepiej jechać do Pragi? Właściwie każda pora roku jest dobra na odwiedzenie miasta. Najwięcej turystów przyjeżdża tu oczywiście latem, chociaż popularny jest na przykład bożonarodzeniowy jarmark, który przyciąga tłumy. Do Pragi z Polski bez problemu dostaniesz się pociągiem, autobusem czy samolotem. Można oczywiście jechać własnym samochodem, ale jak w każdym wielkim mieście będziesz miał problemy z zaparkowaniem. W samym centrum parkingów jest stosunkowo mało i nawet hotele często nie mają własnych miejsc parkingowych lub trzeba za nie dodatkowo płacić. W Pradze najlepiej wybrać komunikację publiczną, bo miasto jest naprawdę dobrze skomunikowane. Zintegrowana sieć metra, autobusów i tramwajów pozwala na szybkie i sprawne przemieszczanie się. Bilety są ważne na wszystkie środki transportu, a nawet na kolejkę na wzgórze Petrzyn. Jednak do większości miejsc bez problemu dojdziesz na piechotę. Przy okazji możesz odkryć urocze kawiarnie czy piwiarnie ze świetnym piwem nieoblegane przez turystów. Skorzystaj z Prague Card, która może być ważna od 2 do 4 dni. Dzięki niej będziesz miał zniżki na wiele atrakcji i bezpłatne wstępy do niektórych zabytków. Na pobieżne obejrzenie atrakcji Pragi wystarczy nawet jeden dzień, ale jeśli chcesz lepiej poznać to piękne miasto, to możesz spędzić tu nawet miesiąc i ciągle będziesz znajdywać coś interesującego. Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek i otrzymuj powiadomienia o nowych filmach.